Witam Cię w kolejnym odcinku Życiowych Wiadomości. Jak zawsze, w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u, na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami życiowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka, na co dzień prowadzę kursy w Strefie Kroju i Szycia w Zabrzu, kursy online oraz życiowe live'y. W dzisiejszych życiowych wiadomościach pokażę Ci, jak zmienić dekolt, czyli albo pogłębić, albo spłycić w formie z rękawem raglanowym. Przygotowałam sobie formę z rękawem raglanowym w skali przód, rękaw oraz tył. Zobaczcie, specjalnie nie wycinałam tutaj kawałków papieru przy linii dekoltu, ponieważ w pierwszej kolejności zajmiemy się pomniejszeniem takiego dekoltu. Aby pomniejszyć prawidłowo dekolt w rękawie raglanowym, musimy sobie formę poskładać tak, jakby ona była poszywana. Czyli dokładam, zobaczcie, to sobie położę pod spód, bo tak mi będzie łatwiej. Dokładam sobie przód rękawa do przodu dekoltu. Zobaczcie, tutaj jest równiutko i to samo robię z tyłem. Tylko muszę go tak obrócić, żeby tutaj kawałek był w ten sposób obrócony, jakby to już było zszyte, jakby te elementy były już zszyte. Można sobie to delikatnie posklejać taśmą klejącą, aby tutaj się nic nie przesunęło. I teraz tak, standardowo tutaj, gdzie jest nacinek, mamy linię ramienia, taką typową linię ramienia. Jeżeli bok, czyli linię ramienia podnosimy o 1 cm, to linię tyłu, środka tyłu musimy podnieść o połowę tej wartości, czyli tutaj musimy podnieść 0,5 cm. Ja tutaj strzałkę narysuję 0,5. Natomiast w przodzie już dowolnie podnosimy, bądź też możemy zostawić głębokość tego dekoltu, ale powiedzmy, że ja tutaj 1,5 cm bym chciała podnieść ten dekolt. Ta wartość tutaj podniesienia dekoltu jest dowolna. Oczywiście tutaj też, natomiast ta wartość w tyle jest 1/2 wartości, którą podnosimy z boku. Teraz, jeżeli mamy wyznaczone te punkty, czyli tyle, ile chcemy podnieść dekolt w przodzie, ile chcemy zmniejszyć, o ile chcemy zmniejszyć szerokość i wyznaczony punkt środka tyłu, te punkty sobie łączymy. Zobaczcie. W ten sposób. Mi się troszeczkę. O. Teraz sobie przedłużę tę linię jeszcze, po których one były zszyte. I forma dekoltu z rękawem raglanowym została zmieniona. Wycinamy tutaj nadmiar tego pozostałości papieru po to, aby już zmienioną formę mieć przygotowaną do krojenia. Teraz obetnę sobie tutaj ten nadmiar, doprowadzę formę do pierwotnego kształtu i pokażę Ci, jak pogłębić dekolt. Pogłębienie dekoltu zawsze możesz zrobić dopiero po odszyciu modelu. Natomiast jeżeli już korzystałaś z formy i wiesz, że dekolt w tej formie jest za płytki dla Ciebie, to zawsze go można pogłębić. I tutaj jest dokładnie ta sama zasada, czyli musimy ułożyć sobie, zobaczcie, formę
ten sposób, jakby ona była już poszywana, przytrzymać to całe. I tutaj mamy dokładnie tą samą zasadę, tylko kierujemy się w głąb formy. Czyli jeżeli chcę pogłębić, poszerzyć dekolt o 1 cm, to tutaj w tyle muszę odmierzyć połowę tej wartości, czyli 0,5. Wyznaczam punkt na środku tyłu, wyznaczam punkt na linii ramienia, dekolt w przodzie, pogłębiam dowolnie tyle, ile potrzebuję. Po czym łączę te trzy punkty. Czy na przykład mogę tutaj ten dekolt w szpic wyrysować. Zobaczcie. Czyli tak zwany serek. Także kształt do dekoltu tutaj w przodzie tak naprawdę zmieniam dowolnie. No i według wyrysowanych linii obcinam formę ze zmienionym dekoltem. W ten sposób wygląda moja forma z rękawem reglanowym, na przykład ze zmienionym dekoltem w szpic. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam Ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.